Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj Maciej Krajewski, wiceprzewodniczący Płockiej Lewicy. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie Macieju, Płocka Lewica um, dosyć dużo akcji prospołecznych organizuje, e, wykonuje. E, które z tych akcji zrealizowanych w tym roku były dla Pana najważniejsze? Dla mnie w tym roku było kilka takich akcji ważnych, ale one były również rok wcześniej, z tym, że może one wtedy tak się do medialnie nie poprzebijały, bo my może nie do końca też to przypilnowaliśmy, żeby więcej osób wiedziało o naszej tej działalności, którą prowadzimy, a prowadzimy do budowę pozytywnego wizerunku partii, żeby nie bić już takiej piany, żeby takiej złości, agresji, złych emocji nie było, podjęliśmy 2,5 roku temu decyzję, że będziemy budować pozytywny przekaz. Pozy tak jak firma buduje pozytywny wizerunek firmy, to my zaczęliśmy tymi akcjami społecznymi, charytatywnymi yy, budować pozytywny wizerunek lewicy płockiej, ale ogólnie również lewicy. Z takich większych akcji które odbyły się w tym roku, to natomiast była, było śniadanie wielkanocne, no to się przewinęło mnóstwo osób, to są osoby w kryzysie bezdomności, osoby mniej zaradne życiowo, z problemami finansowymi na zakręcie życiowym. Następną akcją, którą taką większą zrobiliśmy, to był Dzień Dziecka. Zaprosiliśmy z różnych ośrodków, świetlic, czy z jakimiś chorobami dzieci, z ich opiekunami, jak również mieszkańców Płocka. Zrobiliśmy to na tarasie w Tatrze Dramatycznym w Płocku razem z naszym partnerem Stowarzyszeniem Pomoc Płocka. Tu było około 300 osób. Następną akcją, którą w czerwcu przeprowadziliśmy, dużą akcję, to było zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie akcji LATO w dziecznym Domu Kultury. Tu też było około 300 dzieci. Nie mówię o osobach dorosłych, które też jakby na tej imprezie, na imprezie korzystały. Taką akcją moją odniosłem w głowie, to jest akcja LATO. Ja się wywodzę z ruchu młodzieżowego, gdzie za dawnych lat, gdzie działałem w ruchu młodzieżowym, przeprowadzaliśmy taką akcję LATO co roku, systematycznie, gdzie z całej Polski przyjeżdżało od 2,5 do 3,5 tysiąca dzieci na nasze ośrodki. Z tego ruchu oczywiście musiałem odejść, bo skończyłem swoje lata. Natomiast moi koledzy dalej są w innych stowarzyszeniach, fundacjach, zajmują się dalej tym samym. Zgłaszają mi, że pozyskali dotacje, że są fajne kolonie. Obozy, czy sportowe, czy rekreacyjne, czy obyczajowe, czy historyczne. I my wysyłamy dzieci. W tym roku było to 50 prawie dzieci. Mam już na rok 2024. 100 miejsc na następne dzieci, gdzie będziemy ich wysyłać. Oczywiście to jest wszystko bezpłatne. Tak? Czyli ta akcja my... lato to jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci? Tak, rozumiem, tak, dla dzieci i to tylko to są dzieci, że my dostajemy, że w takim i w takim wieku mają być. Proporcja 50 na 50 chłopcy i dziewczynki, tak? No i czy rekreacyjny, czy oby... obyczajowy, czy historyczny, czy sportowy, bo są po prostu różne hmm. projekty i my pod te projekty robimy wtedy nabór z Płocka A i z Powiatu Płockiego. Kto wskazuje polskiego? te dzieci, z jakich. One są ze specjalnych rodzin? Nie, my różnie, my robimy jakby i pocztą pantoflową i przez social media mhm. informujemy, że szukamy, że robimy nabór. Do nas do siedziby Lewicy Płockiej na Remińskiego 8 przychodziły maile, przychodziły osoby, rodzice tych dzieci zgłaszali chęć uczestnictwa. My wydawali, wydaliśmy im karty, które trzeba jakby wypełnić, wysyłaliśmy do organizatorów, no i były terminy podane, robiliśmy zbiórki czy pod Orlen Areną, czy pod w różnych miejscach zawoziliśmy dzieci. Tam już ich y, y, opiekunowie przejmowali, był koniec turnusu. Jeździliśmy, zwoziliśmy dzieci. Wszystkie te dzieci, które były w zeszłym roku, w tym roku mega zadowolone, w ich, y, jakby chęć udziału w następnych y, koloniach, obozach y, potwierdziły, że są zainteresowane. Ale oprócz tego robimy wiele, wiele mniejszych akcji. To jest systematyczna pomoc do domu samotnej matki. To jest zawożenie posiłków, owoców, y, słodkości, mebli, Górzek, pościeli. Teraz zrobiliśmy jednej pani przeprowadzkę. Dzisiaj jadą chłopcy, będą montować jej meble. To przez wszystkimi świętymi zajęliśmy się pomnikiem byłego prezydenta miasta Płocka pana Macieja Aleksandra Macieszy. Po, później byliśmy ponownie na grobie, sprzątność, za, zapalić świeczki. Jedziemy jutro na ten grób, czyli wzięliśmy taką opiekę. Zajmujemy się śro, świetlicami środowiskimi, środowiskowymi różnymi na terenie miasta Płocka. Współpracujemy z, z domem ro, rodzinnym. Po prostu jest tego bardzo dużo, ale też jest co ważne, może to, to się jakby nie, nie przebija, bo tego jakby nie pokazujemy medialnie. To jest pomoc osobom na zakręcie, może nie na zakręcie, tylko samotnym matkom, które mają bardzo ciężką sytuację rodzinną, gdzie mają na przykład te dwie panie, pięcioro dzieci, jednej partner zmarł, druga się rozstała z partnerem, to jednej pani umeblowaliśmy całe, Mieszkanie, bo dostała, nie miała mebla, żadnego mebelka, wszystko jej umeblowaliśmy. Jeśli coś jest jej potrzebne, zgłasza, dowozimy. Druga pani zgłosiła na przykład pralkę, zgłosiła, że nie ma dla dzieci pampersów, ciuszek, mebli, jakiś farb i tak dalej. Również jest to robiona zbiórka, jest to zawożone. Ale taką systematyczną akcją cotygodniową, no to są posiłki i paczki żywnościowe dla osób w kryzysie bezdomności, z mniejszymi dochodami, z problemami problemami, tak? My to robimy, jak i niektóre z naszych akcji ze Stowarzyszeniem Pomoc Pocka, robimy to w każdy czwartek, o 14.30 wydajemy na Kochanowskiego o 5, czyli dajemy ciepły posiłek i paczki żywnościowe, ale oprócz paczek żywnościowych wydajemy tym osobom środki yy, czystości, 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 ale też nie tylko, bo dajemy również ubranka, jak potrzebują, bo nie mają ubrań, jak przychodzą matki z dziećmi, dajemy zabawki, tak? To tak samo do zawozimy zabawki, to co pozyskamy lub to co nam zgłoszą, to my to zabezpieczamy. Praktycznie my w ciągu tygodnia robimy kilka akcji, tak? I mówię, zaczęliśmy to dwa lata temu robić, robimy to teraz i będziemy to robić za rok, za dwa. Czyli nie zatrzymujemy się, wręcz przeciwnie, zwiększamy. A y, dlatego to zwiększamy, że w międzyczasie przez nasze te mniejsze akcje, czy większe, udało nam się pozyskać więcej sponsorów, tak? Ale jak i te akcje, jak się zaczęły przebijać do świadomości mieszkańców Płocka, to zaczęli się zgłaszać wolontariusze, którzy by chcieli brać y, udział przy tym. Czy tym. Mhm. Na przykład do schroniska rok temu, w tym roku zawieźliśmy y, słomę dla Piesków, teraz będziemy zawozić smycze, będziemy chcieli z tymi pieskami jako wolontariusze też wychodzić. Czyli my jakby na różnych, na różnych płaszczyznach współpr współpracujemy, ale są też, że zgłaszają się osoby pojedyncze, które się na przykład wstydzą. Ja to rozumiem, tak? że jego dziecko na święta nie ma, czy on butów, kurtek, czapek. Tak dużo takich zgłoszeń było do biura poselskiego, pana posła Arkadiusza Iwaniaka, i my to realizowaliśmy dla tych osób. Oczywiście my tego nie pokazujemy no bo ktoś sobie nie życzy, ale mówię ta pomoc jest yy, ciągiem. Była wcześniej, jak był Arek jeszcze, jeszcze posłem, jest w tym samym miejscu partia i te same osoby czy inne dochodzą i my po prostu potrzebujemy potem dzień, dwa to co nam zgłoszą, żebyśmy mogli to zorganizować i potem im to przekazać, żeby, no, żeby byli zadowoleni. Nie mówię już o ak akcji Choinka, którą zrobiliśmy rok Właśnie temu. Właśnie chciałam a... o to zapytać, bo niedawno była ta, ta akcja Choinka. Jak yy, oceniacie aktywność Ludzi w tym zakresie, czy, czy cieszy się powodzeniem? Cieszy się, powiem tak, w tamtym roku bardziej to rozreklamowaliśmy i 210 choinek rozdaliśmy w trzech miejscach w Polsku, czyli na Starówce, na i pod Spółdzielczym Domem Kultury. Zeszło to nam 18 minut. Ładnie. Natomiast rok temu, by nas, jak to, wam, jak to państwu powiedzieć, ludzie pod naporem siły by nas deptali. W tym roku zrobiliśmy tą akcję, ale troszkę mniej medialną, żeby uniknąć pewnych sytuacji takich, co miały w zeszłym roku. I tak, rozdaliśmy wszystkie choinki, ale rozdaliśmy też troszkę na innej zasadzie. Czyli rozdaliśmy w trzech miejscach, doszło nam jeszcze rębielińskiego Rynek. Ale rozwoziliśmy też choinki osobom, które są jakby mniej sprawne, chore na przykład, że były w domach, czy są na okulach, z jakichś tam przyczyn losowych, to za zawoziliśmy do domu i wnosiliśmy te choinki tym osobom do domu. W tamtym roku tego aż tak nie było, ale w tym roku było to ileś osób, które te osoby po prostu zostały przez nasze, jakby w cudzysłowie obsłużone i są mega, mega, mega zadowolone. Mhm. Widzę że to, te akcje nakręcają się coraz bardziej, to co zaplanowaliście na rok? Przyszły. Raczej będzie tego na pewno coraz więcej. Coraz więcej różnych świetlic, czy jakichś domów dziecka, czy jakichś organizacji zaczęło się do nas zwracać. Jesteśmy w trakcie robienia planu na ten, na ten rok 2024. Natomiast nic się nie zmienia. Te świetlice, które mamy, dom, dom, dom rodziny, dom dziecka, rodziny, przepraszam, mm. świetlice, dom samotnej matki, to będziemy robić. Ale będziemy tego więcej robić, dlatego że chcemy. Robić więcej dla Hospicjum Płockiego. Tego nie robiliśmy. Za chwileczkę będziemy systematycznie odwiedzać Hospicjum Płocki. Będziemy chcieli bardziej czy ze schroniskiem tym w Płocku, czy jeszcze z jakimś innym też pomagać, jakby zwierzaczkom, bo większość osób u nas, przynajmniej w lewicy, ma pieski, ma kotki i tak dalej. I każdy, jakby ma parcie na to, żeby tą pomoc w tym zakresie zwiększać. Nie zmienia się nic pod względem wydawania posiłków dla tych osób. To będzie, będzie robione. Paczek żywnościowy. I patrzymy jeszcze, co, co nam wejdzie w międzyczasie, jakie jak, jak będą potrzeby osób fizycznych czy organizacji. I po to będziemy ustalać nas cały program. Czyli zostaje akcja lato, znów będzie akcja, akcja choinki i tak dalej. Ale oprócz tego, bo wrócę do tych wydawania posiłków. Jedna rzecz, że my im wydajemy, to jest ok, zjedzą, dostaną paczkę, dostaną środki czystości, ale oni też potrzebują innych rzeczy. Potrzebują rozmowy, bo my jak wydajemy, ja z nimi rozmawiam. Znam te osoby, z tym chodziłem do szkoły, w ławce siedziałem, z tym pracowałem, ten umie pracować, z tym się wychowałem. To jest przekrój różnych osób. Nigdy bym się nie spodziewał, że mogę ich zastać w takim miejscu. Natomiast mówią, w jakich okolicznościach na zakręcie życiowym się znaleźli. Też chcemy im pomóc, żeby, żeby to nie była pomoc doraźna, stała. Wziąć jakichś fachowców, specjalistów, którzy by z nimi porozmawiali, starali się wyciągnąć z tego zakrętu życiowego. Uruchamiamy w lewicy płockiej biuro Poro porad prawnych od stycznia czyli jak mają jakieś, jakieś sprawy z zaszłości z, pra z prawem związane, też będziemy chcieli za darmo tym osobom, tym osobom pomagać, żeby im te sprawy poprostować. Tylko mówię, tu musi iść więcej, żeby ten, dajemy pracę, ja mam firmę, moi koledzy mają, kilka osób, które spełniało podstawowe wymogi, czyli że przejdą badania lekarskie, że nie boją się pracować na wysokości, dostają pracę, chodzą do tej pracy, raz i jednym lepiej to wychodzi, raz gorzej, dla wszystkich są u nas Drzwi otwarte. Po nowym roku, już kilka osób z tych właśnie spotkań czwartkowych przychodzi, dostanie u nas pracę. Czyli jeszcze raz powtórzę: posiłek paczka żywnościowa ubrania środki czystości rozmowa z nami ale rozmowa ze specjalistą i prasa może jak to wszystko byśmy połączyli w jedną całość może nam się uda przynajmniej ileś osób z tego wyciągnąć, wyciągnąć nie? Nie, nam się nie uda wszystkich tak bo my się na tym nie znam ale jakbyśmy wyciągnęli kilka to dla nas to będzie bardzo ogromny su sukces i dla mnie ja nie ukrywam że Przygotowanie każdej akcji, zorganizowanie jej, po, potem posprzątanie, to są godziny. To tego nie widać. Jest jakaś zajawka gdzieś może w social mediach, gdzieś, a pych pych, że coś zrobiliśmy, to tak nie jest. To trzeba jeździć po sponsorach wcześniej, to trzeba rozmawiać, to trzeba pozwolić, lub przywiozą sami, lub my musimy to pozwolić. My musimy to popaczkować, to trzeba pogotować, to trzeba poprzewozić, porozdawać, posprzątać. Tego jest naprawdę bardzo wiele. Natomiast ja powiem tak, ja prywatni moi koledzy, koleżanki, strasznie sobie to wkręciliśmy. My codziennie rano wstając, od razu wymieniamy się informacjami, co możemy zrobić. Po prostu jesteśmy mega pozytywnie nakręceni i fani, bo ta grupa jest już, do tej grupy dochodzą nowe osoby ze swoimi pomysłami też. Mówią: Zróbmy tutaj, z kołem wędkarskim, zróbmy tutaj i my to będziemy po prostu, po prostu robić. Czyli będziemy jeszcze bardziej budować pozytywny wizerunek lewicy polskiej, jak i również całej lewicy. Ale przede wszystkim pomagać. A tak. tak jak Pan wspomniał, robicie to nie tylko przy fajnych akcjach typu na przykład Akcja Choinka, ale też i właśnie trudnych, czyli pomagania osobom w kryzysie bezdomności. Czym dla Pana jest to pomaganie? Znaczy, dla mnie jest to bardzo ważna rzecz. Ja nie spodziewałem się, że jaż ja tak emocjonalnie do tego będę podchodził, ale emocjonalnie podchodzę po rozmowach z tymi ludźmi. To nie jest jakiś, że oni są gorsi. To są socjologowie, to są ludzie po studiach, to są ludzie, którzy byli w korporacjach, pracowali w dużych firmach, po prostu coś złego się wydarzyło. Jedni sobie z tym poradzili, inni sobie z tym nie poradzili. Natomiast ja lubię z nimi rozmawiać. Jedna rozmowa, jedna z ostatnich, która mnie ja mówię, bo były te mrozy, i mówię, chłopacy, a gdzie wyjść? Bo tam jedliśmy ten posiłek przy stole. Jeden do mnie mówi: Maciek, ja to mam rarytas, Mariot. Ja mówię, to znaczy, ja śpię w, w piwnicy, ale przy węźle ciepłowniczym. Mówię, długo tam śpisz? Mówi, od, od lat. Ja to mam ciepło. A ten drugi pan mówi, Maciek, ja nie, ja to w pustostanie. Tam to mamy zimno, średnie warunki. tak? Czyli mówi mi hmm, kolega, że on śpi w piwnicy i ma że Mario, ten, super, a tamten w pustostanie. Tak. Nie, to trzeba, jak to, to trzeba z nimi poprzebywać. Hmm. Trzeba z nimi poprzebywać, ale oprócz tego my też z panem Adamem Wiśniewskim, z prezesem Stowarzyszenia Pomoc Polska, on systematycznie, my chodzimy czy po starówce, czy on jeździ do ogrzewalni, a teraz też będziemy systematycznie ogrzewać nie e, doglądać, mhm. tylko ona jest w godzinach wieczornych, będziemy mhm. jeździć, natomiast też mamy wytyczone punkty na terenie miasta Płocka, te pustostany, te miejsca, gdzie te osoby przesiadują, czyli będziemy jechać z kawą, z herbatą, z jakimś ciepłym posiłkiem, czy z kanapkami, czyli systematyczna, stała pomoc, tak, nie doraźna, nie do skoku, nie pod jakieś tam, powiedzmy, wybory, nie, my to robiliśmy, robimy i będziemy robić, systematyczność i stała współpraca, żeby oni czuli, że ktoś się nimi opiekuje, i my pomału mówię, tak jak przez te rozmowy, może przez podanie ręki, może zaraz tych specjalistów nam się uda pozyskać, żebyśmy ich tam powyciągali, żeby ich za rok było mniej, a nie więcej. A, a um, przez sytuację, którą teraz zaobserwowałem, nie jest ich mniej, jest ich więcej. Sam jestem ciekaw, bo robimy w sobotę wigilię dla nich, ile osób przyjdzie, tak? Bo może się okazać, że przyjdzie ich bardzo dużo. My jesteśmy przygotowani na większą ilość osób, tylko sami właśnie teraz miałem rozmowę, ile tych osób może być. My nie wiemy do końca, no ile No tak, przyjdzie. bo to nie są tylko osoby w kryzysie bezdomności, nie. ale też i osoby w trudnej sytuacji życiowej, których po prostu nie stać na jedzenie. No, no tak, mhm. na przykład mają mieszkanie, oczywiście, tylko, że oni mówią, Maciek, ale ja na przykład od trzech, czterech miesięcy nie mam prądu. Drugi mówi, że on już to od iluś miesięcy nie ma, tak? Czyli to, to ci nie mają, gdzie mieszkać, ci mają, ale oni mają podcinane, na, na przykład me, media. media. Mówi, że nie, nie mają na leki, nie mają na to. Ja teraz wprowadziłem, bo niektóre to mówię, te osoby są bardzo wykształcone, i to z nimi się nawet bardzo fajnie rozmawia. Na przykład książki, które ja przeczytam, rozdaję żeby oni przeczytali, bo też zgłosili to, żeby tymi książkami się z innymi podzielili. Niektóre z tych osób, jakich te mrozy przychodziły, przychodzili już do mnie do domu, no bo wiedzą, gdzie mieszkam i ja jakby w domu szybciutko szafy przeglądałem, szuflady i z mieszkania wynosiłem im buty, kurtki, czapki, ubrania. Mam tego ileś i po prostu nie, dla mnie nie ma problemu, żeby się z tym z nimi podzielić. Idę, idę miastem sam, idę z żoną, zawsze dzień dobry, dzień dobry, pogadamy, uśmiechnięty i to jest piękne, do jak jedziemy do świetli środowiskowych i im cokolwiek przekażemy zabawki, maskotki, cokolwiek, no ten uśmiech tego dzieciaka, no to jest, to jest coś pięknego, Niezcenny. tak? Mm -hmm. Dlatego oni tam przebywają w tych świetlicach, bo rodzice są, pracują lub mają ciężką sytuację, no to my jesteśmy tych ich uzupełnieniem. Nic piękniejszego nie ma. Jak ten dzieciak się cieszy, przyjdzie, przytuli się, czy kiedy będziemy się pyta, no mnie to nakręca, tak? Moich kolegów, moje koleżanki to nakręca, natomiast będziemy to cały czas robić. A czy się komuś to podoba, że, czy, czy nie podoba, dla mnie to nie ma znaczenia. Ja po prostu podjąłem, podjęliśmy decyzję, że będziemy to robić i, ta, i będziemy to robić jeszcze na większą skalę i chciałbym, żeby inne, nawet może partie polityczne, niezależnie z jakiej są sprawa z lewa, żeby może z tego też brały troszkę przykładu i może bardziej się mogły w to angażować, bo by było łatwiej i nam, i tym organizacjom, jakby większa ilość była. Partii politycznych czy innych organizacji yy, zaangażowana w przeprowadzanie takich akcji. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że y, troszkę to, co robicie, y, to jest tak jak w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, to jest ogólnopolskie pomaganie, to u Was y, Boże Narodzenie trwa cały rok. U nas tak, u nas tak, można powiedzieć. Boże Narodzenie trwa cały rok. Ja nie wymienię wszystkich akcji, bo tego jest naprawdę y, dużo. Chodzimy na jakieś występy i, i tak dalej. Ale j, j, ja prywatnie, ja, ja, Mariusz Wojda, Sławek Wrześniewski, Mariusz Wilkoński, Arkadiusz Iwaniak, my rano jak wstajemy, co zrobimy dzisiaj, mniejszego, większego, żebyśmy tylko cały czas robili, bo my też jesteśmy nakręceni pozytywnie, że nam się chce, chce. Jeśli nam się chce, to cały czas mówię, widzą to te sponsorzy i ta pomoc jest coraz większa, ale jak nam się również chce i są sponsorzy, pojawiają się tak jak mówię, wolontariusze. Dzięki połączeniu tych składników możemy robić tego coraz więcej. I to jest piękne. I leci jak kula śnieżna. I leci jak kula śnieżna i wszyscy zadowoleni. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam nadzieję, że ta iskra pomagania zapali się w całym Płocku, w okolicach. Też mam taką nadzieję, może za rok będzie, że spotkamy się w większym gronie, będą przedstawiciele innych partii politycznych, czy coś i będziemy wszyscy mówić o tym samym. Zachęcamy do tego serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Maciej Krajewski z Polskiej Lewicy. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.